Jak się okazuje, ogrodzona, czyli wieś należąca do gminy Dębowiec, wcale taka ogrodzona nie jest. A nawet znajduje się tam lądowisko dla motolotni. W ostatnim czasie to nie tylko miejsce startu i lądowania motolotni. Premierowo wylądował tam samolot AN-2, czyli tak zwany Antek. Przylecieliśmy Antonowem z Fundacją Nasze Skrzydła. Z Bielska Białej. To powiedzcie kilka słów o tej fundacji i czemu akurat dzisiaj to lądowanie w Ogrodzonej? Lądowanie w Ogrodzonej to jest inicjatywa naszych skoczków. My generalnie jesteśmy pilotami i latamy tam, gdzie oni nas proszą, żeby ich wyrzucić z samolotu, krótko mówiąc. A fundację założyliśmy po to, żeby wspierać lotnictwo, pomagać dzieciakom na zasadzie poznawania lotnictwa. Nie wspieramy dzieci z biednych domów dziecka, takich jak jest dużo fundacji. My po prostu wskrzeszamy i propagujemy lotnictwo wśród najmłodszych. I to jest naszym celem. Natomiast Skydive Beskidy to jest grupa skoczków, która chce i skacze głównie tutaj u nas w Beskidach, chociaż plany są dalekosiężne i na całą Polskę. Generalnie latamy z samymi starymi trupami, takimi jak ten 60-latek niemalże. No i wyszukujemy gdzieś tam starych samolotów, remontujemy, wskrzeszamy, no i zaczynamy latać z tym wszystkim. Staramy się nie latać nowymi, bo nowymi jest łatwo, a my nie chcemy łatwo, my chcemy, żeby to było takie sensowne, takie z duszą. No, no to jak zareagowaliście na wiadomość, że właśnie wymyślili, słuchajcie, bo my tam w Ogrodzonej mamy tutaj taką miejscówę i tam chcemy wylądować? Podrapaliśmy się trochę po głowie, kurczę, jakby... Gdzie to ta Ogrodzona? Jakby to, gdzie to jest, jak to zrobić, okej, okay, długość, szerokość, no dobra, no, Wojtuś mówi, damy radę, no to damy radę. No a były jakieś problemy przy tym lądowaniu, czy po prostu idealnie warunki dzisiaj są odpowiednie, teren też? Warunki są absolutnie nie takie, natomiast wylądowaliśmy na zasadzie potrzymajmy piwo. Antek nie wylądował w Ogrodzonej przez przypadek. Z samolotu wyskoczyli spadochroniarze biorący udział w projekcie Skydive Beskidy. Do grupy tej należą również przedstawiciele 18 oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy, między innymi Wojciech Błachowicz. Aktywnie bierzecie udział właśnie w skokach. Tak, dokładnie. Od początku sezonu skoczkowie z 18 oddziału biorą czynny udział w projekcie Skydive Beskidy, który stworzył się przy aeroklubie Bielsko-Biała. No i tak, skaczemy. Głównie są to skoki górskie, czyli w Beskidach na polany. Natomiast dzisiaj no, jesteśmy tutaj w Ogrodzonej. Nasze tereny, można powiedzieć, więc bardzo się cieszymy, że udało się skoki zorganizować też właśnie tutaj u nas. A skąd pomysł na tą Ogrodzoną? No, z racji tego, że cały sezon skakaliśmy w różnych rejonach, odbył się też taki trójskok, czyli skoki, trzy lądowiska jednego dnia. Skakaliśmy na Lipową, później na Górę Żar i trzeci skok na lotnisko Bielsko-Biała-Aleksandrowice. No i jako, że dowiedzieliśmy się o tym tutaj lądowisku w Ogrodzonej, w przyszłym roku chcemy zrobić czteroskok, czyli będą cztery skoki. No i dzisiaj jest takie próba lądowiska, wylądował AN-2, także lądowisko jest super, więc w przyszłym roku będzie włączone do tego naszego projektu czterech skoków, a dziś jeszcze dodatkowo skoki z motolotni, czyli też atrakcja. Nie wszyscy skakali, ja na przykład pierwszy raz będę z motolotni skakał, więc bardzo się na to cieszę. Czyli 18 oddział ma czynnych skoczków, bo to jest ważne, że właśnie wy skaczecie, bo to o to chodzi. Tak? Dokładnie tak, mamy czynnych skoczków, między innymi jestem ja, są też inni koledzy w tym sezonie. No, udało nam się na niejednych zawodach stanąć na podium, więc bardzo się cieszymy. Były to zawody w Nowym Targu, tam akurat tuż za podium czwarte miejsce. Natomiast Bielsko-Biała dwa miejsca na podium, drugie i trzecie miejsce skoczkowie z 18 oddziału. No i byliśmy też częścią drużyny. Udało mi się jakby z kolegami właśnie z 19 oddziału z Bielska-Białej i z oddziału Kiel stworzyć drużynę na Mistrzostwach Polski. No i tam jako drużyna też trzecie miejsce, więc można powiedzieć, że sezon bardzo udany. Spotykamy się w Ogrodzonej. Cóż to za akcja? Co się stało, że akurat Ogrodzona i że tutaj dzisiaj wylądowaliście i wiem, że jeszcze będą skoki?
Dokładnie tak. Skydive Beskidy, podróżuje po całych Beskidach. Ta akcja była, można powiedzieć, zupełnie spontaniczna. Chcieliśmy poznać nowe lądowisko, które daje nam o wiele lepsze możliwości także wniknięcia w Beskid Śląski od strony zachodniej. Także nasza maszyna N2 pięknie poradził sobie z tym zadaniem. W związku z tym ogrodzona jest otwarta. Ogrodzona jest otwarta, nie jest ogrodzona. To teraz co się będzie działo, bo teraz skoki z motolotni. Skoki z motolotni, krótki instruktaż technicznie, meteorologicznie i myślę, że jeszcze przed zachodem słońca około 5 wylotów zrobimy. A z motolotni to chyba gorzej się skacze, czy nie? Bo nie wiem, no powiedzcie, czy to porównywalnie? Tak samo, tylko że nudniej, bo samemu. Nie ma grupy. Natomiast wysokość jest taka sama jak skakać przed chwilą, czyli te 1200 metrów. Jedynie co trzeba po prostu przejść małe przeszkolenie, mały briefing, żeby to zrobić bezpiecznie. Powiedzcie jeszcze szybciutko o waszej grupie. Koncentrujemy się na Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim. Mamy już około 300 skoków zrobionych w terenie. Nikt w Polsce tego poza nami nie robił, no na taką skalę jak my robimy. Wydaje mi się, że robimy to dość profesjonalnie. Mamy profesjonalnego prowadzącego dziadzie, który tutaj briefinguje nas bardzo, bardzo poważnie. Zrobiliśmy, tak jak dziadzia wspomniał, już około 300 skoków. Nie mieliśmy żadnych incydentów praktycznie, więc działamy bardzo, bardzo fajnie. Próbujemy znajdywać nowe miejsca, nowe hale w Beskidach. Tak działamy. Nowe wyzwanie, jednym słowem, to bezpieczny sport. Tak, bardzo bezpieczny, jeżeli trzymamy się tych konkretnych zasad, które są napisane w dekalogu spadochroniarza, to jest to bardzo bezpieczne. A jakieś takie najtrudniejsze miejsce, no bo Beskidy, góry, teren wymagający, co wam się nasuwa? Wydaje mi się, że jednym z najbardziej wymagających miejsc był szczyt Wielkiej Raczy. Tam był teren bardzo, bardzo ograniczony, opadający na każde kierunki. Z wieloma przeszkodami na terenie. To był naprawdę teren wymagający, gdzie nikt przed nami tam nie skakał, nawet wojsko. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.